Doczekałem się, w końcu nowa aktualizacja na trybie Skype VIP na serwerze mindstar.pl. Wiele ciekawych nowości, nowi patroni, w końcu został odblokowany ten labirynt na strefie PvP, a ja w tym filmie widzowie robię losowanie na rangę star, więc zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. 500 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał, ja nie przedłużam, miłego oglądania. No siemano widzę, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, jesteśmy oczywiście na Skype VIP na Mindstarze i nagrywam nie bez powodu ten odcinek z akurat tego trybu, no bo wcześniej był taki przestój u mnie na kanale właśnie z Skype VIP, no bo nie była aktualizacja, teraz się pojawiła bardzo, ależ to bardzo fajna aktualizacja, w sensie pojawi się dokładnie za 9 minut jak to nagrywam, ale jak wy wbijecie już na serwer, no to na pewno będzie, a mianowicie zostaną dwa dodane nowe sety i wszystko, i kurde boost ekonomii, nowe skrzynki, wiadomo, brzmi to bardzo, ależ to bardzo fajnie. Dla mnie jest tylko jedna rzecz najważniejsza pod tym względem, czy zostaną odblokowane totemy, bo jeśli nie zostaną odblokowane totemy, no to bardzo, ależ to bardzo fajnie. No bo właśnie ten Skype VIP jest takim trybem bardzo, bardzo niebezpiecznym, można powiedzieć. Że wiecie, że każdy swój ruch trzeba tak przemyślić parę razy, żeby nie zginąć szybko, bo no, totem was nie uratuje. Ale jeszcze tak na szybko przed aktualizacją, jak wam opowiem wszystko tutaj, co się pojawiło, co się pojawi. Zostaw lajka w komentarzu swój nick z Minecrafta, suba oczywiście. No i losujemy tutaj rangi star na właśnie na ten tryb. Więc kurde, no jak Sover pozwolił, miły gościu z niego, powiedział: kamper, możesz wylosować. No to jak mogę, to wy sobie bierzcie udział, będzie fajnie. No, mogę wam tak streścić i jeszcze na szybko, co zostanie dodane, bo jakby tych setów wszystkich cen, no raczej znać nie znam, ale zostały dodane nowi patroni, czyli no jak ktoś nie wie co to patron, no to to jest taka ala klasa, aktualnie mam klasę po prostu Aresa, no i ten Ares jest można powiedzieć, że najfajniejszym, no bo on ma zwiększone obrażenia, jeśli mam wygrane, no to wybranego tego Aresa, możecie sobie go losować raz na 5 dni za darmo, no to bije więcej, jak jest godzina Boga, no to wtedy siła 2 jest dla wszystkich osób na serwerze, no i to jest taki, wydaje mi się, że najfajniejszy ten patron, ale zostały dodane nowe patrony, a mianowicie Hades, no jak jest jego godzina, no to wtedy gracz ma szansę na danie efektu oślepienia. W podziemiach Hadesu pojawiają się potwory, z których wypadają cenne przedmioty. Jak macie tego Hadesa właśnie wybranego jako swojego patrona, Thanatos, każdy gracz otrzymuje czas oczekiwania na użycie kolejnej fajerwerki, tak zwany cooldown. Nie wiem dokładnie na czym to polega, no na pewno to przetestujemy. No i Kratos, że w labiryncie pojawi się minotaur, z którego wypadają też cenne przedmioty. No to to są te labirynty na mapie PvP, które były wcześniej nieaktywne, no i teraz to zaczyna właśnie działać, więc tym bardziej na pewno fajnie. No i właśnie o tym jest też tutaj powiedziane, nowa mechanika gry, no ale jak ktoś chce, no to sobie to może oczywiście przeczytać na swoją rękę. Mnie będą interesowały te mityczne przedmioty, z których można trafić takie rzeczy jak nieskończona fajerwerka, wędka, którą można przyciągać innych graczy, mistyczna siekiera, która automatycznie się ulepsza do najlepszego poziomu, to bym bardzo chciał, tak szczerze, no i tam wiele, wiele innych. Ciekawi mnie, jak to będzie działać, że żeby z tego korzystać, będzie trzeba mieć odpowiedniego patrona? No nie, zobaczymy. Ale jak widzicie, na pewno dużo rzeczy się po prostu tutaj dzieje i warto jest, mi się wydaje, po prostu zagrać w tym momencie, no bo wcześniej było może ciężko, teraz boost ekonomii, więc na pewno łatwiej jest zacząć od zera, a na samym trybie Skype WP, no prawie 500 osób, więc całkiem sporo. No i kozacko, wszystko wleciało i odebrałem sobie kita mojego bossa, dokładnie z kluczykami, no i zobaczcie, mam tam dwa klucze do Starboxa, nie jest to największy opening, zdaję sobie z tego sprawę, no ale mam trochę krucho po prostu, więc no muszę się wstrzymać z wydawaniem kaski, więc co widzowie, dajemy sobie z animacją normalnie te Starboxy, bo to jest najfajniejsze i szczerze jedyne co chcę tak naprawdę to węgiel. Dostaliśmy spodnie 11 i zawsze się coś tam na pewno na tym sprzeda czy coś, ale no jednak węgiel, węgiel, jeszcze raz węgiel. Tutaj węgla na pewno nie będziemy mieli, mamy buty i po prostu to, no spoko, no dobra, mogło być gorzej. Epic Box można z animacją już tak dla zasady też sobie otworzyć i widzę, że to będą jakieś koksy czy inne refile, więc dobra, niech będzie, niech będzie, dobra, refilki. I czy została dodana ta, w sensie totemy, dalej są zablokowane, więc bardzo, ależ to bardzo fajnie. No i tu jest ta mistyczna skrzynia, tylko ja się dowiedziałem, że ona będzie działała dopiero potem, a ten kluczyk do tej mistycznej skrzyni będzie można kupić u szamana za fragmenty, więc to jest akurat koks. No i widzowie, no musimy przerobić sobie mieczycho, naszą 13 na 14 i trzeba aż 32 węgla. Dobra, tyle to się nie spodziewałem i szczerze myślę, że nie mam tyle, a jednak mamy 32 węgla, więc moglibyśmy sobie to przerobić od razu. No i potem trzeba oczywiście stack tego węgla, to na to nie stać na 100% nie będzie, chyba że ktoś może na rynku sobie tutaj już taką broń sprzedaje, byśmy może jakoś zaryzykowali, ale z tego co widzę, niestety nie ma. No każdy przerabia, nie dziwię się, więc to przerabiamy sobie tutaj na broń Hadesa, mamy ją, no i to będzie cel na następne odcinki, żeby tego Zeusa sobie wbić, no bo to jednak, no kurczę, troszkę drogie jest, no nie ma co ukrywać, jest drogie, chyba żebym jakoś, nie wiem, posprzedawał odłamki czy coś, ile na przykład taki odłamek teraz kosztuje, najtańszy
taniej. Jeden odłamek 2000. Sprzedając te wszystkie, no mogłoby mnie prawie, że stać na to. Tak prawie, z dużym naciskiem na prawie. Ale nie wiem, czy jest sens tak szczerze tak to robić, no bo wolałbym chyba te smocze odłamki po prostu przetrzymać i za to kupić sobie klucze u szamana na te mistyczne, czy coś w tym stylu. No tak to raczej, no nie ma co ryzykować. Zmieniam CH i szczerze lecimy się jakoś poklepać chwilę. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś killnąć. Przede wszystkim, jak to będzie wyglądało teraz z hitami. Wydaje mi się, że no mało bić na pewno nie powinienem, nie? No z tym mieczem, z tym, że mam tego Aresa z zwiększonym damage'em. Dodatkowo oczywiście mam perk Strange'a, jakby ktoś nie wiedział o tym. No to na pewno te hity do najmniejszych należeć nie powinny. I z tego co widzę, no nie należą na pewno. Też ciekawi mnie, jak ten labirynt, czy on został już jakokolwiek tutaj odblokowany, że można sobie z niego korzystać. Nie mam pojęcia. Widzę, że ja jestem atakowany przez inną osobę, która jakoś ze mną specjalnie lata. Ja wiem, że mógłbym się bić, ale ich jest tutaj dwóch, no to nie ma co ryzykować. No i zdropowałem sobie. Bardzo szybko zdropowałem, ale najważniejsze, że odzyskałem swoją broń Hadesa, więc jakby dużej straty nie było, no widzieliście, nie? Dostałem jeszcze tego perka. Widać, że jakieś osoby, które mnie goniły, całkiem ogarniały, bo miały wbity ten perk, że nie mogę używać sobie tej fajerwerki, czyli po prostu perk uwięzienia mieli wbity. No trudno. No niestety nie włączyłem nagrywania, widzowie, a przerabiałem aktualnie swój ekwipunek. Bo stojąc sobie na spawnie, dostałem po prostu donate'a od jednej osoby z klanu, po prostu jedynej tak naprawdę widza Danielowski, którego serdecznie pozdrawiam, i od widza Oniku Figon. Serdecznie pozdro jeszcze raz. No i niestety nie pokazałem wam tego procesu przerabiania, no ale skrócę wam to po prostu. No przerobiłem sobie seta i udało mi się przerobić sobie jedną część na 14 i wybrałem spodnie. Nie bez powodu te spodnie zostały wybrane. Głównie dlatego, iż po prostu wychodzę z takiego założenia, że jednak to spodnie są najczęściej założone tutaj na Sky PvP. No i wiecie, jakoś mam nadzieję, że to one będą mnie bronić najbardziej. No największej tragedii nie ma z tym, że tej broni nie straciłem podczas tej śmierci, głupia, bardzo śmierć, no jest mi aż głupio po prostu, no bo no dosłownie wybiegłem i zginąłem, więc no niestety zdarza się i tyle. Plus jest taki, widzowie, że mam nadzieję, że zostało już to kurde dodane, mianowicie, czy można kupić, nie można jeszcze kupić u szamana klucza do mistycznej, ale został pokazany drop tej mistycznej, więc ja jeszcze czekam, no ale tak wyglądają przedmioty tej mistycznej. Jest hak, który przyciąga cię w miejsce zarzucenia haka, okej, no czyli taka skacząca wędka, jeśli wiecie o co chodzi. Tą wędką mogę przyciągać sobie innych graczy. Spoko, granat odepchnięcia odpycha wszystkich graczy wokół. Fajny pomysł. Uwięzienia, czyli taki trap, po prostu wiecie o co chodzi. No rzucasz potkę, jest tam koby pewnie 3 na 3, spoko. Smocza siekiera, jest szansa, że jak nią kopiesz, to dropią smocze odłamki. Ej, to musi być giga OP, szczerze to bym chciał. Serce Wardena, po użycie osoby wokół dostają efekt oślepienia, spoko. Buty Sonika, speed 2, no petarda, smocza fajerwerka, czyli nieskończona fajerwerka, wiadomo. Losowanie patrona, no i tam jest ta mityczna skrzynia. Nie wiem, czy mityczna, mistyczna siekiera, która się automatycznie ulepsza do najlepszej. No to bym chciał szczerze bardzo. Więc dostałem info, że to będzie działało tak, że smoczymi odłamkami się tam handlujemy, losujemy, więc jakieś tam odłamki mam przygotowane. Mam nadzieję, że to będzie mi wystarczyło, szczerze. No i czekamy, czekamy, niech się to pojawi, jaka kwota to będzie. No dobra, zostało tutaj przywalone jednak, widzowie, w smoczego odłamka, aż ludzie tutaj ostre XD napisali. Nie dziwię się, bo cena też jest mocna. Jedno losowanie to jest 550 smoczych odłamków. Tak, dobrze słyszycie. 550 smoczych odłamków, więc no, na pewno jest to dość drogie. Więc ja tutaj mam troszeczkę tych smoczych odłameczków i to będzie chyba na 2 losowania nam starczyło. Czajcie, tyle odłamków i tylko 2 losowania. No jest to drogie, kurczę. Ja nawet jako youtuber i wszystko z tego. Zaczynam petycję o zmniejszenie ceny. Czekam na podpisy graczy. Robimy pierwsze, znaczy kupujemy te mityczne, raz, dwa, no i na trzeci nam nie starczy, więc no trochę jest, nie, nieźle, nieźle. Robimy sobie 2 losowania mitycznej skrzyni. Wydaje mi się, że, no co, mistyczną siekierę, to tak naprawdę chcemy. Nic więcej mnie tu nie interesuje, bo miecza tutaj nie dostaniemy żadnego, więc lecimy z animacją. Niech tutaj leci, żeby to nie była żadna tapotka. I ja, nie. Dobra, nie, naprawdę, naprawdę, widzowie. Nawet mi nie jest do śmiechu tutaj, w tej sytuacji. Bo tutaj aż ludzie napisali F mi i się nie dziwię, bo no, patrząc na te wszystkie dropy, które tam mogą wypaść, smocza fajerwerka, no to jest lekki cringe. Lecimy z ostatnim. No niestety nie jest to jakiś największy opening. Proszę, żeby to nie była druga fajerwerka, ale to będzie wędka. Już to widzę i mamy wędkę, którą możemy przyciągać innych graczy. To nie jest ta wędka, gdzie ja będę
będę przyciągał innych, w sensie siebie, tylko no ja mogę sobie przyciągnąć kogoś, nie wiem jak to działa szczerze. Czy to będzie działało tak, że się z kimś bije, klikam na niego prawym, on odlatuje i go przyciągam, czy on może się zerwać z tej smyczy, jakby, wiecie o co chodzi. No niestety za resztę tych smoczych odłamków, no sobie tego nie wylosuję. No byłem przygotowany na to, że ten losowanie tego klucza, w sensie zakup tego klucza będzie kosztował, nie wiem, z 50 smoczych odłamków, ze 100 smoczych odłamków, no niestety wyszło troszeczkę więcej niż się spodziewałem. No ale teraz no muszę tylko kupić sobie no refilki i lecimy się bić, tak szczerze. Znając życie jeszcze zginę znowu, no bo kurde, naprawdę. Fokus mam niesamowity, ale wy tego nie zrozumiecie. Będziecie i tak gadać, że jestem słaby, bo ginę. A to po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że parę osób za mną lata i mnie fokusuje ciągle. Tak to sam z siebie bym nigdy nie zginął. Potek trochę mamy, wszystkiego trochę mamy. Piję sobie tego stręcza i widzę, że nie mogę latać. A, mogę latać, dobra, czekajcie, bo chciałem to jakoś ogarnąć, jak to działa. Działa to wszystko bardzo fajnie. No tylko widzę już pierwszy problem, no od razu ja tylko wylatuję i za mną latają ziomki, chcą mnie zabić, nie? Więc jakby niestety tak się po prostu nie da, nie? Nawet zmiana channelu pewnie mi nie pomoże w takiej sytuacji. Będę po prostu stream snajpowany, no bo tak naprawdę tylko taba patrzysz i widzisz, na którym jakby channelu jestem. O, mamy ziomka, jak to działa? Przyciągam go, no i on sobie jakoś tam leciutko podleciał. Chyba jak taka normalna wędka wręcz bym powiedział. No nie chciałbym kurde zginąć, chciałem sobie tak przetestować, wiecie, bezpiecznie to. No ale co widzowie, no niestety nie oddało. Ja mam pomysł taki, że idę sobie po prostu kopać i w następnym filmie będziemy musieli wbić jak najlepszy ekwipunek. To jest taki plan na potem, teraz w sensie. No bo boost ekonomii fajnie jest to wykorzystać. Wbijajcie na Skype PvP, widzimy się jutro, bo robimy daily elo.